Wstaliśmy, pogoda jest naprawdę marna, ale nie pada jeszcze deszcz, chociaż w nocy padał. Etna się tam wyłania delikatnie, ale ona ma tutaj monopol na pogodę i to ona tworzy tu pogodę, współtworzy. Więc tak jak Krzysiek powiedział, dookoła wszędzie ładne słońce, te oba kierunki, a my jesteśmy w takiej fazie tutaj, że po prostu mamy to, co mamy. Zawieruchę, deszcz. Tak w tej chwili cieszę się, że nie pada. Bo jest nadzieja na to, że się coś uda zobaczyć w tym miasteczku. Teraz idziemy do toalety, bo tam kawa gdzieś tam w mieście. No i każdy chyba rusza w swoją stronę. Ja walczę o tryb. Raz, dwa, trzy. Nakarmić oczy. I ile się uda zobaczyć, to tyle się uda zobaczyć. Bardziej się nam Etna wyłania. Mam nadzieję, że uchwycę ją potem w jakiejś pięknej scenerii. O. Tutaj chciałem zrobić też filmik tego czegoś, co tu stoi. To jest warte jakieś kilkaset milionów złotych. Nasza przystań. Z widoczkiem na Etnę. The wind is not too much. Yeah. When the wind will... Etna i nawet gazy, które się z niej ulatniają, widać od lewej strony. Pięknie. No. Groźna psina. Idziemy zwiedzać Sycylię. Tutaj wypijemy sobie kawkę. Wyszło nam piękne słońce. Bello, si. Bellissima Sicilia. Takie solidne. Te rowery są w ogóle inaczej kompletnie robione. Espresso wypite. Także ruszyłem w bój na miasto. Oni na razie wracają na łódkę. Jest godzina 9:20 i moim celem jest zobaczyć jak najwięcej, ile tylko się da z tego miasta. Spacerek 4 marca po Sycylii. Tak to właśnie wygląda. Idziemy w stronę Etny, żeby ją zobaczyć jak najbliżej. Chcecie cytrynkę?
Postanowiłem, że tam zmierzam, na tą plażę, bo Etna i tak jest w chmurach. Więc co zobaczę stąd, to już zobaczę tak naprawdę jej całość i wyżej to mi nic nie da, tylko się zmęczę i stracę czas, bo i tak patrząc na najbliższe górki, takie górki pod Etną, to bez samochodu jest to niemożliwe stąd, żeby w parę godzin się tam znaleźć, więc Etna będzie lepiej widoczna nawet z poziomu morza niż stąd. Ale hacjenda. Tutaj doskonale widać, gdzie są te pierwsze wierzchołki w ogóle. O, tam jest taki jeden wierzchołek, który ma ledwo powyżej 1000 metrów. Do niego jest sakramencki kawał drogi na cały dzień wędrówki w zasadzie w obie strony. Wracam w kierunku plaży, żeby sprawdzić temperaturę morza. Doskonałe miejsce w riposto na chwilową przerwę, na skonsumowanie tych oto dwóch kupionych za 30 centów sycylijskich pomidorków. Tutaj Włosi, nie chcę ich tak nagrywać, bezczelnie grają sobie w najlepsze, chyba w szachy albo w coś, albo coś tam w pokerka, a ja odpoczynek przed dalszym przemarszem, tym razem w stronę morza. Istna rewelacja. Sycylijski pomidorek. Za 30 centów. Eurocentów. A to jest taka główna ulica całego riposto. Taka, powiedzmy, aleja. Jak u nas floriańska, to u nich jest to. Prowadząca nad samo morze, do samego portu. Przecinająca praktycznie całe miasto. Śmiało mogę powiedzieć, że całe miasteczko zobaczyłem. Całutkie miasteczko zobaczyłem. I teraz idę w stronę portu, licząc na to, że oni tam są, żeby się przebrać i wziąć sobie bety. Pocisnę nad morze, na plażę, korzystając z tej pogody, póki jest, bo potem może zniknąć. Plaża jest gdzieś tam, kawałeczek, z 20-15 minut piechotą. Jak ich nie będzie, trudno. Idę sam, bez ciuchów, w samych gaciach. Tak jak to było w Portugalii. Jezus, jak jestem szczęśliwy. Coś pięknego. A Etna oczywiście w chmurach. Ona się dzisiaj już nie wyłoni prawdopodobnie. Dobra, udało się przebrać. Pod spodem mam krótkie spodenki do pływania. No i idziemy na plażę, która jest gdzieś tam. Co prawda ich nie było, ale na szczęście udało się. Zostawili otwartą uteczkę, więc fajnie dla mnie. Mogłem sobie wziąć potrzebne bety i iść.
prosto już tam. Incredibile. Che bello. Incredibile. Tam jest plaża, na którą się właśnie chcę udać, póki to słońce nie zajdzie za te chmury. Mam nadzieję, że będę miał chociaż z pół godzinki takiej pogody. Tędy nie będę szedł. Muszę przejść dookoła. Już za chwilę, za momencik wykąpię się w tym morzu. Po ostatni włos na głowie. Biegłem tutaj, żeby jak najbardziej zaoszczędzić czas, zanim ta pogoda się zrypie. A to jest miejsce, w którym płynęliśmy wczoraj. Widać wyraźnie całą naszą podróż aż tam daleko do cieśniny Messyńskiej. Tamten drugi brzeg to Kalabria. Jak się dobrze przyjrzeć, to widać Reggio. Tam jest Etna, przykryta chmurami. Teraz mi troszeczkę niebo zasłoniła ta chmurka. Gwarantuję wam, że na całej długości tej plaży nie ma drugiego takiego czubka jak ja, który tutaj wszedł do tej wody i zanurzył się po uszy. Po ostatni włos na czubku głowy. Rzeźka ta woda, przyznaję, rzeźka. Ale jak na 4 marca, to nie mogę narzekać. Temperatura podobna jak wtedy w Portugalii w grudniu. No może troszeczkę cieplejsza, ale bosko, rewelacja. Temperatura jak we Władysławowie pod koniec sierpnia. Pozdrawiam z Sycylii. Jestem po prostu w raju. Trwaj. Coś pięknego. Morze Jońskie, tylko że od strony Sycylii, a nie od strony Grecji. Ziemia, te skały, one są czarne. Na co jakiś czas daje znać o sobie. Wybucha. Wtedy wszędzie tutaj jest masa pyłu.
tak jak to było pół roku temu, w sierpniu poprzedniego roku. To jest czarna ta ziemia. To nie jest piasek jak na zwykłej plaży. Coś wam pokażę teraz. Sam jestem ciekaw, co tam jest. Wow. Taka zwykła dziura w ziemi. Córy będą ci zazdrościć, tato, gdzieś ty był. No delfinków na pewno. Teraz widać piękny przekrój całego, jak się nazywa ta miejscowość? Riposto. Riposto, właśnie. I kapryśna Etna. Myśmy już zdążyli tutaj, widzisz, moringi zrobić, odsunęli się trochę. Udało się to wydłużyć? Ale to oni to robili, prawda? No, gdybyśmy to my zrobili, to ubezpieczenie by stracili. O, widzę, tam się dymi z jakiejś kaldery. Właśnie się zastanawiam, czy to jest dym lawowy, czy to jest dym... Czy chmura się kondensuje, wiesz? Ale myślę, że to akurat jest jakaś kaldera, która zadymiła na chwilę. Ale teraz się coraz bardziej ta Etna wyłania. No tutaj kręci, tutaj ta góra musi kręcić tutaj lokalnie. Bo ja jak wstałem rano, bo słyszałem, jak się ta lina ociera, myślałem, że sprawdzę, to wyszedłem i tak, tam było niebiesko, a tutaj taka nad nami. No, taka smuga, lało, nie? Z tego oczywiście lało. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale leżąc na plaży, bezchmurne niebo nade mną. Pokapało na mnie deszczem. Tak, no tutaj też. Ale skąd? Ja patrzyłem na niebo, nie ma nic. Że mówiłeś o mnie złe rzeczy i myślałem. Aha, i jednak wtedy, te wiadra wtedy tam. Pan Bóg stwierdził, że ja ci pokażę, że tu może chlusnąć nawet z niebieskiego. Nawet bez chmurnego nieba. Dobrze, tą wodę. Wiadek będzie na tle pięknej Etny. O, nie nauczyta. Wow, ale się prezentuje teraz. Nie wiem, co tam. Ja nawet stwierdziłem, że tego nie będę otwierał. To było takie czarne i w ogóle, wiesz, z takimi mackami i w ogóle... Nie myślisz, że to tam jest? Nie, ja to wywaliłem. Tak, ja wywaliłem. To po prostu wywaliłem w kosz na śmieci, to jak szło. To jest niesamowite, co tutaj leży na tym jachcie, obok. Patrzcie, jaka jest ilość pyłu wulkanicznego z Etny w tym miejscu. To jest wszystko. Pył wulkaniczny z wulkanu, który tu wybuchł pół roku temu w sierpniu. I całą tą tutaj mieścinę obsypał czymś takim. Jako że w połowie dnia Włosi obchodzą siestę, a my jesteśmy tutaj turystami, to należy się odpowiednio też zachowywać i po prostu szanować włoskie obyczaje.
kurtkę. Rzeczywiście ci łóżkę by weszło dwa minuty. Carbonara. Zauważyłem, tak już zostało. Prawdziwa niestety. Carbonara. Na przyszłość. I Angelika stek, wygrała stek, chyba stekiem. Przepyszny, no. Przepyszny. Prawdziwa carbonara z Il Guanciale.